No to powróćmy do Gelsenkirchen. Wiadomo, czego można się spodziewać po Witalii Kliczce. Jaby, lewy prosty z daleka, bardzo mocne ciosy. Cały świat wie, jak on boksuje. A czym ty możesz go zaskoczyć? Zgadza się, no Witalij Kliczko, znakomity bokser, dość specyficzny styl boksowania, wręcz bym powiedział taki paralityczny, nieprzewidywalny, uderza z różnej płaszczyzny, atomowe uderzenie z jednej, z drugiej ręki. Każdy wie, że jego czyste trafienie kończy się nokautem. No czym, jak to będę go zaskoczyć? Chcę na pewno przede wszystkim tym, że wyjdę do ringu po to, żeby z nim wygrać. Czyli nie będę chciał przegrać tej walki w szatni, tylko po prostu być zadowolonym z tym, że wychodzę do walki o Mistrzostwo Świata z Witalijem Kliczko i jak przetrwam w tej walce, to będę bardzo szczęśliwy i to jest dla mnie szczyt marzeń i nawet nie przyjdzie mi na myśl, że mogę mu odebrać pas Mistrza Świata. Chcę wyjść, pokazać swój charakter, wiarę w siebie, wiarę w zwycięstwo. Myślę, że tutaj będzie decydujące to, co się mi wydaje. Moja szybkość, moja determinacja, agresywność, to może troszkę go denerwować, przeszkadzać mu moja próba podjęcia ryzyka przede wszystkim. Chociażby kosztem tego, że przegram tę walkę przed czasem, ale na pewno będę chciał go czymś zaskoczyć, coś zaryzykować. Na pewno nie oddam tej walki tak po prostu tego, że tylko przetrzymać i dobrze się zaprezentować na jego tle. Będę walczył o zwycięstwo, ile będę miał siły, to mogę obiecać, a czy mi się to uda, to zweryfikuję ring. Generalnie taktyka na walkę z braćmi Kliczkę jest bardzo prosta, wydawałoby się, czyli po prostu skrócić dystans, przejść do półdystansu, jednak nikomu się to nie udaje. Gdzie tkwi ten szczegół? Gdzie tkwi właśnie klucz do tego, żeby się przebić przez te jego długie ręce, żeby i zbliżyć się do niego? No tak jak wcześniej wspomniałem, wydaje mi się, że tutaj właśnie dużo jednak rolę będzie odgrywała moja psychika, moje nastawienie, moje podejście do tego pojedynku, bo tak jak wcześniej wspomniałem, większość zawodników wychodzących do braci Kliczko przegrywa walki w szatni. To jest dla nich spełnienie marzeń, że doszli do walki o Mistrzostwo Świata z którymś z braci Kliczko. Wiadomo, że dzięki temu również zainkasowali całkiem dobre pieniądze, które im jak gdyby rekompensują ich postawę w tym pojedynku i to im wystarcza. Im brakuje, im jak gdyby paraliżuje ich to. Oczywiście przekonują się potem po ich uderzeniach. Wiadomo, że teraz mi też łatwo to powiedzieć. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w ringu. Natomiast tutaj musi być szybkość, musi być jakaś koncepcja, przede wszystkim szczelna obrona, jakieś poruszanie się. To nie jest maszyna i on też może mieć słabszy dzień, może troszkę zlekceważyć moją osobę i tak dalej, aczkolwiek nie nastawiamy się na to. Liczymy na to, że będzie Witalij w jak najlepszej formie, w formie życiowej, że będzie świetnie przygotowany do tego pojedynku, dlatego tak też pracujemy. Jeżeli tak nie będzie, to oczywiście wszystko to będzie z korzyścią dla mnie. No, oczywiście my koncentrujemy się na sobie, bo jak gdybyśmy chcieli rozłożyć na czynniki pierwsze jego styl boksowania i mój doświadczenie i wszystkie inne rzeczy, no to wiadomo, że te szanse procentowe były minimalne albo praktycznie w ogóle nie byłoby tych szans. Natomiast wiara w siebie, pewne nastawienie psychiczne, nie wiem, fart czy forma dnia powoduje to, że nagle może obraz być zupełnie wyglądać zupełnie inaczej. Ja w to wierzę, że będę miał szansę to wykorzystać, że jednak coś mi sprzyja i coś mi pomaga, że nieprzypadkowo dostałem szansę o walkę o Mistrzostwo Świata. Natomiast no wszystko to pokaże 29 maja. Nie chcę też za dużo obiecywać, jak gdyby mówić jakichś górnolotnych słów, co ja nie zrobię i co ja nie pokażę. Natomiast no chcę naprawdę osiągnąć sukcesy, mocno do tego zdeterminowany. Wszystko na razie układa się naprawdę bardzo fajnie i współpraca z trenerem Fiodorem Łapinem i moje nastawienie i jak gdyby plan na walkę i rozmowę na temat tego pojedynku przybywają na to, że wierzymy w sukces i to jest bardzo ważny bodziec, który napędza całą grupę do jeszcze większej pracy. No właśnie, wspomniałeś nazwisko Fiódor Łapin. Zaczęliście współpracę teraz przed tą walką. Czy tak doświadczony piększerz jak ty jeszcze może od nowego szkoleniowca czegoś się nauczyć, coś wyciągnąć? No, na początku chciałbym przede wszystkim podziękować trenerowi Łapinowi, że zgodził się przygotowywać mnie do tego pojedynku. Jestem mu bardzo za to wdzięczny, że zaczęliśmy razem współpracę. Na pewno tak. Jestem cały czas głodny nauki, cały czas staram się
wprowadzać coś nowego z jego warsztatu, uczyć się. No wiadomo, że to już pewne nawyki zostają, które będzie ciężko zmienić, natomiast przy ciężkiej pracy, przy jak gdyby odpowiednim nastawieniu można coś podkręcić, róbki dokręcić. Jestem faktycznie już ukształtowanym bokserem, no ale z treningu na trening, ze sparingu widzimy to, że słucham trenera, ciężko pracuję nad pewnymi zmianami. Nie chcemy to robić rewolucji żadnej, przestawić pewne elementy, dostosować zupełnie taktykę tylko pod Vitalia, pewnie unikać jak gdyby wiadomo jego mocnych ciosów. Głównie skupiamy się na obronie, żeby nie przyjąć jakichś mocnych ciosów. Natomiast atak mam jak gdyby w sobie wrodzony i on mi wychodzi naturalnie. No tutaj staramy się głównie pracować też nad tym, żeby trafiać tak wysokich przeciwników, bo wiadomo, że nie da się wygrać pojedynku nie trafiając rywala. Natomiast ja potrzebowałem takiego trenera, potrzebowałem takiej pracy, takiej dyscypliny. Widzę, jak wszystko jest przygotowane od początku do końca, poczynając od każdego etapu treningowego, kondycyjnego, wytrzymałości siłowej, techniki, sparingów, poprzez odpowiednią odnowę biologiczną, wyżywienie i tak dalej, więc ja jestem, żyję tym. Brakowało mi tego, miałem długie okresy w karierze zawodowej, że trenowałem sam, gdzie praktycznie uczyłem się tych błędów, które zostały zakorzenione i teraz trochę ciężko ich wyeliminować, ale radzę sobie z tym, naprawdę to co było, to już nie wróci, zostawiam te rzeczy z tyłu, nie roztrząsam ich, myślę o przyszłości, skupiam się na teraźniejszości, myślę, że to zaprocentuje, zaowocuje. Poza tym, bez względu na wynik, mamy ustalone z trenerem Apinem, że po tej walce na pewno usiądziemy do dalszych rozmów, żeby kontynuować naszą współpracę.